Prawdopodobnie recepta dla każdego z nas będzie inna. To, co ja mogę się podzielić, to jest to, co ja dla siebie zrobiłem. Natomiast czy to będzie odpowiednie dla ciebie albo dla któregoś ze słuchaczy, to ja nie wiem, bo każdy z nas ma inne potrzeby życiowe. To, co ja zauważyłem, że będąc w tym trybie działania sprzed dziurki do klucza, czyli szybkiego biegu i wielu projektów jednocześnie robionych na multitaskingu, doprowadziłem się do stanu wycieńczenia. Więc po wyjściu z drugiej strony dziurki do klucza zacząłem pracować inaczej. Zacząłem pracować w tak zwanych sprintach. Sprint to oznacza, że jest pewien okres czasu, w którym pracuję nad projektami, a później jest okres czasu, w którym intensywnie odpoczywam. Przy czym, żeby zacząć odpoczywać, to najpierw trzeba wpisać do kalendarza odpoczynek, a dopiero później pracę. Bo w drugą stronę się nie da tego zrobić, bo praca zawsze czy dorwie i zaprosi do kolejnego projektu. Otóż w dzisiejszym świecie raczej nie ma problemu z brakiem pracy czy z brakiem pomysłów na pracę. Jest raczej problem z odpoczynkiem. Dlatego myślę, że był 2007-2008 rok, kiedy mi się udało przez 2 lata nie być na urlopie. I spowodowało to, że uważałem, że jestem absolutnie niezbędny w organizacji, muszę po prostu każdą rzecz dopilnować, żeby wszystko trwało, czyli mój mózg kompletnie przestał selekcjonować, co jest istotne od tego, co jest nieistotne. No i to doprowadziło do takiej fazy problemowej z organizmem. Wtedy moja żona wzięła kalendarz i wpisała mi na kilka miesięcy i lat do przodu parę rzeczy. Oddała mi kalendarz i powiedziała: zobacz, tu wpisałam ci 2 tygodnie na nartach, zapłaciłam za nie. Tutaj jest wyjazd na jacht, zapłaciłam za niego. W związku z tym teraz zorganizuj sobie pracę dookoła tego wszystkiego. I ponieważ zostałem postawiony trochę przed ścianą, to musiałem to zrobić. Co się okazało? Wyjechałem na urlop, no i popatrz, firma się nie zawaliła. I wtedy to był taki moment, w którym do mnie zaczęło docierać, że jak ja przestanę żyć, to nic się nie stanie. Świat dalej będzie się rozwijał w jakimś swoim tempie, po prostu mnie nie będzie. I jeżeli ja się zacharuję, to będzie pełna tragedia, ale tylko dla mnie, a nie dla świata. No dla twojej rodziny też. I dla najbliższych. Więc tak, to, co się stało, to zmieniłem i zaczęliśmy od tamtej pory planować po kilka długich urlopów w trakcie roku. A w tym roku nam się udało już być ponad 20 dni w Tajlandii. Wróciliśmy z Tajlandii, to było w okolicach świąt, połączyliśmy oczywiście niektóre święta. Chwilę popracowaliśmy na projektach, później pojechaliśmy na 2 tygodnie urlopu na narty do Włoch. I tak mój rok jest ustawiony tak, żeby mieć takie 2-tygodniowe, 3-tygodniowe, a latem będę miał 2 miesiące urlopu. Z tego jedziemy do Afryki, wspięcie na Kilimandżaro, stamtąd w góry Bułgarii, ale generalnie staram się znaleźć dużo czasu na odpoczynek, ponieważ w momencie, kiedy pracuję, to też pracuję bardzo intensywnie. Czyli w zasadzie to są takie tygodnie czasami bez przerwy. Bez przerwy oznacza, że nie mam weekendów, ponieważ w weekend też pracuję. Wykładamy na studiach MBA, na studiach podyplomowych, na szkoleniach i czasami jest tak, że przez kilka tygodni to jest codzienna praca. To oznacza również, że nie jesteś w stanie żyć na energii, którą zdobyłeś na urlopie, tylko musisz codziennie ją sobie dostarczyć. Więc to, co ja robię, to kilka lat temu zostałem instruktorem kaligrafii Health System, mistrz Yang. Mistrz Zen Hua Yang to jest taki facet, który w wieku lat 4 został wrzucony do klasztoru Shaolin i przez wiele lat później uczył służby specjalne na całym świecie walki wręcz, a w pewnym momencie stwierdził, że zrobił sobie dużo złej karmy, jak to mówią Chińczycy, no i postanowił ludzi uczyć teraz tylko i wyłącznie pracy z własną energią. Więc ja poszedłem na kurs u niego, instruktorski, i przez długi czas pracowaliśmy nad tym, żeby odbudować organy wewnętrzne i żeby odbudować właściwy krwiobieg, dotlenienie krwi. Więc dzień dzisiejszy, w momencie, gdy jestem w pracy, to również wygląda tak, że wstaję o 5:00. Mam pierwszą godzinę właśnie kaligrafii Health System. To są płynne ruchy, które powodują, że organy wewnętrzne zaczynają pracować w określony sposób, a następnie cyrkulacja krwi w organizmie zaczyna być właściwa. No i woda, właściwe odżywianie, przerwy w pracy i tak jesteśmy w stanie funkcjonować do kolejnego urlopu.